I'm sure he'll be all right. Listen, you've got to get him to the hospital, Wynn. Then go straight to the Owlery and send Hedwig to Dumbledore. I might be able to hold off Snape for a while, but I'm no match for him, really. You're a great wizard, Harry Potter. You are, you know. I'm not as good as you are. Me? Books and cleverness? There are more important things. Friendship and bravery and... Oh, Harry, be careful! Ja to jestem wrodzony normalnie 300 IQ, nie? Ja pierdzielę, O kurde, ty, ja się dzisiaj na streamie aż pochwalę, nie? Bo dzisiaj z Dextera chcę streama zrobić, a ja się dzisiaj aż pochwalę na streamie. O kurde. You! Snape! He was the... Yes, does seem the type, doesn't he? Next to him, who would suspect poor tattering Professor Quirrell? But that day, during the Quidditch match, Snape tried to kill me. No, dear boy. I tried to kill you. And trust me, if Snape's cloak hadn't caught fire and broken my eye contact, I would have succeeded. Even with Snape muttering his little counter-curse. Well, Snape's not here to save you now. Let's see if you're a match for these beautiful beasts. Son of a dear thief. No i mamy boss fight. Tak naprawdę, jak widzicie, to nie Snape, tylko Quirrell od początku był tym złym, tylko jak on to świetnie ujął, no kto by oskarżył takiego jąkałe Quirrella w momencie, kiedy coś takiego ma miejsce? No raczej nikt. 67%, kurde, sporo mamy. Kurczaki pieczone. Ale ile tutaj żab jeszcze jest? O kurde. Weźcie mnie tu, wyleczcie, jak możecie. Zabić chłopca. Kurde, właśnie to jest najgorsze, bo ja tutaj nie mam nawet jak się obronić. One od razu atakują. Widzicie? Patrzcie, ja tu chcę naładować sobie różdżkę i wychodzi co wychodzi. O, od razu jeszcze mnie to atakuje. Dobra, może schowajmy się za filarem. Są w ogóle jakieś takie demoniczne... te zwierzęta. Właśnie nie wiem, czy to są jakieś takie... To raczej nie są żadne krokodyle ani lwy. Nie wiem szczerze, co to jest dokładnie. Pewnie Quirrell o tym wspomniał, co to dokładnie jest, a ja tutaj za bardzo go nie słuchałem. Tak więc jeżeli było to w tym, w napisach, to ja najwyżej dam sprostowanie tego. Tak właśnie się prezentuje walka z Quirrellem. On sobie tam stoi za tą barierą. To jest nasz final boss. I przyznam, że to jest jedna z ciekawszych ostatnich konfrontacji, bo naprawdę w wersji na PS1, no to tak trochę przyznam, że tak bieda z nędzą była. Tak samo jak w wersji PC-towej. A tutaj to mamy jakieś takie urozmaicenie. Ty się powinieneś cieszyć, że za wolno ja to robię, bo w momencie, kiedy ja to zrobię za szybko, to ty padniesz zaraz. Więc ty się ciesz, gościu. A nie, ty mnie jeszcze krytykujesz. Chyba, że ty bardzo chcesz być pokonany, no to wtedy co innego. Too slow, Potter! Lumos!
że... Patrzcie, ile HP oni mają. Właśnie, jak on robi coś takiego, to trzeba go trafiać. Bo on będzie chciał nowych, tych. Nowych przyzwać, te nowe istoty. A my do tego dopuścić nie możemy. Sorry, ale ja nie chcę, żeby ta konfrontacja trwała wieczność. Dokładnie tak. Ty sobie tam leż ogłuszony. Nie wiem, ile on jest w stanie ich przyzwać, ale wiem, żeby ich, z tego co słyszałem, to mógłby ich całkiem sporo przyzwać. Więc wolę uniknąć, wolę na trzech się skupić. O nie! Too slow, Potter! Lumos! Come here, Potter! Now, tell me, what do you see? What is it? What do you see? I'm shaking hands with Dumbledore. I've won the House Cup. He lies! Let me speak to him. Master, you are not strong enough. I have strength enough for this. Hurry, Potter! We meet again. Voldemort! Yes! You see what I've become? See what I must do to survive? Live off another, a mere parasite. Unicorn blood can sustain me, but it cannot give me a body of my own. But there is something that can. Something that, conveniently enough, lies in your pocket. Stop him! Be careful, Master. The mirror is protecting you. The mirror is reflecting your power back at you, Master. Wingardium Leviosa! No to lecimy, kurczaki pieczone. Ostatnia konfrontacja. Muzyka w ogóle, która w tle leci, była użyta w Komnacie Tajemnic, kiedy walczyliśmy z Norbertem. Czyli wiecie, z tym pajączkiem od Hagrida. I tak oto prezentuje się walka z Lordem Voldemortem. Swoją drogą. Ważna kwestia, bo tutaj... To oczywiście jest tylko i wyłącznie przez Voldemorta wypowiadane. Ale w końcu mamy, po raz pierwszy usłyszeliśmy Wingardium Leviosa. Czar, który jest bardzo ważny w swoją drogą w serii. I on dopiero teraz został wypowiedziany, no ale lepiej późno niż wcale, jak to mawiają. Wingardium Leviosa. Dobra, musimy unikać kamlotów i będziemy musieli przytrzymywać X, kiedy on będzie chciał w nas wycelować. Tylko niech on się skupi i ten. Ja wtedy X-a sobie ogarnę. Kurde, na czym to polega? Za szybko chyba to robię, za szybko. Może muszę poczekać, aż ja się stanę bardziej czerwony i wtedy wystrzelę. No, to będzie dobra metoda prób i błędów. Dokładnie, o to chodziło.
Muszę to bardziej to moc naładować. Patrzcie, ile muchaperześmy zjechali, bez kitu. Jedna chyba z prostszych konfrontacji, jeżeli chodzi o ostatniego bossa. Tylko ta pierwsza faza była bardzo trudna. Wingardium! Wingardium! You'll meet this. Podejrzewam, że gdybym teraz zadał mu ostatni damage, to mógłbym to wygrać. Bo z tego co słyszałem, on tam jest chyba na 4 hity tylko, albo 5. Maksymalnie. Dobra, on też oberwał na szczęście. Więc nie jest tak, że ja jestem tutaj sam w tym. Tylko kurde, szkoda, że ja mam tak mało HP, że trochę nie przemyślałem tego. Nie mamy tu nigdzie żabek żadnych, ani nic. Bo nie powiem, że nie, to by się bardzo przydało teraz. Na chwilę ten. Pójdźmy do tyłu, poszukajmy. Nie, no nic nie ma. Kurde, najgorzej. Ale mogę też takie uniki robić, więc skupmy się na tym. Jak on będzie rzucał na nas czar, to wtedy w ostatniej chwili lecimy do przodu. Na razie żyje, więc jest dobrze. Tutaj w ogóle ten, James i Lily Potter są w tym... w odbiciu lustrzanym. Tu swoją drogą jeszcze też zapiszę. Na tym momencie. Bo nie powiem, że nie jest to dla mnie bardzo ważne. Wingardium Leviosa. No, master. Dobrze oberwał. Dobrze mu tak. Patrzcie, ile HP mam, a ile on ma. Jesteśmy w stanie to wygrać teraz. Nie ma szans, że nie. Be careful, master! Wingardium! Ah! What is this magic? Fool! Get the stone!
moi drodzy, to był właśnie ostatni boss. I to była jedna z chyba najlepszych konfrontacji, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. O te wszystkie wersje. Serio. I bardzo mi się podoba to, że uwzględnili jedną rzecz, czego nie uwzględnili w wersji PC-towej i wersji PS1. W momencie, kiedy pokonaliśmy Voldemorta w obu tych wersjach, to po prostu w wersji PC-towej on po prostu zniknął, zaś w wersji na PS1 Harry i on... Znaczy, on zemdlał i Harry zemdlał, no nie? A w tym wypadku mamy tutaj chyba najbardziej wiarygodną rzecz z filmu. Mianowicie, Harry po prostu swoimi rękoma przybliżył do jego twarzy. W sensie, swoje ręce przybliżył do jego twarzy. I spowodował, że jego po prostu twarz się spaliła i ogólnie sam on się spalił i potem ten jego zły duch wleciał w Harry'ego, no i Harry stracił przytomność. I to jest właśnie coś, co było również w filmie i w książce, więc... Cieszę się, że tutaj twórcy uwzględnili to. O, jakieś zebranie. Now, as I understand it, the points stand thus. In fourth place, Hufflepuff. In third place, Ravenclaw. In second place, Slytherin. And in first place, Gryffindor. I have a few last-minute points to dish out. Let me see. Ah, yes. First, to Mr. Ronald Weasley for the best-played game of chess Hogwarts has seen in many years. I award Gryffindor House 10 points. Second, to Miss Hermione Granger for the use of cool logic in the face of fire. I award Gryffindor House 10 points. Third, to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage. I award Gryffindor House 10 points. The House Cup ceremony will be starting soon. We should make our way to the Great Hall. Hermione's right, Harry. You don't want to miss this. We've got a real chance to beat Slytherin. Come on, Harry, let's go! Yeah, I hope we've got enough house points to beat Slytherin. I'd really love to see Malfoy's face if we do it. A to rzadkość, że Ron zgadza się z Hermioną. Ta, po raz kolejny zapisuję gierkę, ponieważ czemu nie? Ja tak mogę i tak chcę. Nie, ale to jest akurat prawda. To jest prawda, że warto byłoby się mimo co pośpieszyć. 70 dalej, aha. Czyli mamy równo 70% gry. No to ładnie, żeśmy zrobili sobie gierkę. Tablica ogłoszeń na razie nie działa. Można porozmawiać z Dumbledorem? Czy nie? Nie, on co tu będzie tak stał? There's more to life than Quidditch, you know. Życie to nie tylko Quidditch, aha. A porozmawiajmy z pozostałymi. Ten Draco Malfoy działa mi na nerwy. No okej, no to lecimy w takim razie, lecimy. W sumie to tak jeszcze z takich rzeczy, które mi się w tej gierce trochę nie podobały. To szkoda, że nie uwzględnili tego, co całej tej drogi do Lorda Voldemorta, bo jednak to, co było w wersji PS1, było całkiem, moim zdaniem, spoko, że wiecie, że mieliśmy tą taką drogę, że nie licząc tych szachów, które były na siłę według mnie przedłużone i do teraz podtrzymuję tą opinię, to na przykład fajne było to, że musieliśmy przykładowo te wszystkie przeszkadzajki trollowi na przykład ogarnąć, w sensie takim, żeby troll się nie przebudził i nas nie dopadł. I szkoda, że tego nie uwzględnili. Bo to byłoby całkiem fajne. Ale z drugiej strony myślę, że to, co mamy tutaj, to też nie jest nic złego. Mamy, co mamy i nie ma co narzekać. Cieszmy się z tego, co mamy. Aczkolwiek mówię, do podsumowania przejdę dosłownie za chwileczkę. Kiedy będą napisy końcowe. To tam powiem jeszcze co i jak.
odnośnie moich przeżyć dotyczących tej gry. Bo muszę jeszcze parę tutaj rzeczy naprostować. No dobra, no to jak chcecie zobaczyć minę Malfoya, no to dajcie mi przejść. Ty, myślałem, że mogę przesuwać tutaj NPC-ów. W sensie, wiecie, Harry'ego, Rona i... Znaczy, Rona i Hermione. Harrym przecież gram. No i ostatni podgląd na punkty. Hufflepuff to jeden z najgorszych domów, bo oni mają tylko 61. I ogólnie oni sobie najgorzej radzą ze wszystkich czterech domów. Zaraz obok Ravenclaw. Bo Ravenclaw jako tako to jeszcze tam coś się starają, ale Hufflepuff to oni tak jakby za karę tutaj byli. Takie ja odnoszę wrażenie. The house point totals are being calculated. We come to the end of another most eventful year at Hogwarts. And so, for their many achievements and outstanding commitment to the school, it is with great pleasure that I present the house cup to Gryffindor. Werfog Development. Moi drodzy, to był właśnie Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PlayStation 2. Oczywiście jeszcze zrobimy sobie tak z 3-4 poboczne zadanka, ale to była cała gra w pełni okazałości. I teraz tak, przechodząc do mojej oceny, jeżeli chodzi o tę gierkę. Zacznijmy w ogóle od tego, że jak byłem mały i wychowywałem się na wersji pecetowo PlayStation 1, to zawsze kiedy słyszałem o wersji na PS2, to podchodziłem tutaj z takim niechceniem. Ja miałem na początku właściwie takie podejście, że bardzo nie lubiłem wersji na PS2, tak samo jak potem średnio przepadałem za wersją pecetową, ale nie lubiłem właśnie z tego względu, że uważam, że ona jest udziwniona. Paręnaście lat wstecz. Będąc teraz tutaj, na tym miejscu, zmieniam zdanie. Mimo wad takich jak kamera, mimo tego, że czasami kontrolowanie Harry'ego Pottera to woła o pomstę do nieba, ponieważ są momenty, patrz na przykład wyzwania, które to było teraz wyzwanie z zielarstwem, no lekcja zielarstwa, to jest idealny przykład tego, jak Harry mnie po prostu bardzo drażnił. Sama jakby walka też z jadowitą tentakulą była również tym pięknym powodem, dla którego miałem momentami rage'a, ponieważ chciałem zrobić jedno, a Harry odmawiał często posłuszeństwa. Ale pomimo takich wad, pomimo takich właśnie dosyć mocnych wad, no i ewentualnie tego, że troszeczkę smutne jest to, że pominęli wątek na przykład tego, że Snape przyłapał Quirrella, który, wiecie, tam chodził sobie w nocą po bibliotece i w filmie było na przykład i w książce to uwzględnione, że on tam go złapał i coś tam zaczął mu się odgrażać Snape. Szkoda, że tego tutaj nie uwzględnili, ale dobra, trudno. I też szkoda, że nie uwzględnili tego, jak to się mówi, no tego z wersji PS1-kowej, nie? Że musieliśmy tutaj trollowi ogarnąć drogę. To tylko tych dwóch rzeczy, szkoda, że tego nie ogarnęli, ale tak. To reszta moim zdaniem jest na ogromny plus. I jest to jedna z najlepszych wersji pod względem graficznym, dźwiękowym, level designowym. Oraz ogólnie to jest... Nie dziwię się, dlaczego fani uznali to za najlepszą grę Harry'ego Pottera, w sensie najlepszą wersję Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. Zgadzam się tutaj 100% z tą opinią.
To jest najlepsza wersja kamienia filozoficznego i wątpię, że będzie lepsza. Bo już nawet nie ma innej wersji, no może poza tymi na Game Boya Color i tak dalej, ale ich nie liczymy. No i jak widzicie, da się nawet napisy przewinąć tak, więc to jeszcze nie jest koniec, ponieważ teraz zrobimy sobie 3 zadanka. Tak, zrobimy sobie 3 zadanka albo 4. Zobaczymy ile. Dobra. No to w takim razie zobaczmy co i jak. Aha, bo mi się teraz będzie tu pokazywało od tego momentu, tak? As I am. Come on, Harry, let's go. Yeah, I hope we've got enough house points to beat Slytherin. I'd really love to see Malfoy's face if we do it. Czyli nie mogę sprawdzić na tablicy ogłoszeń. Nie, muszę przeczekać aż napisy się skończą. Kurde, myślałem, że trochę oszukam system. Dobra, to niech sobie teraz napisy będą lecieć, ale za ten czas poczekam, aż się one skończą. Dla was to będzie jedno cięcie, dla mnie nie wiem ile czekania, bo one chyba długie są. I wtedy będę mógł ogarnąć tą tablicę ogłoszeń i zobaczymy co i jak. Tak więc dla was to jedno cięcie, dla mnie to 10 minut albo 5 minut czekania. Adios. Dobrze moi drodzy, jestem z wami z powrotem. No niestety, jakby wam to powiedzieć, no niestety przy moim save'ie poprzednim, czyli tym, gdzie robiliśmy właśnie let's play, no nie mogę za bardzo wczytać. Nie mogę za bardzo wczytać, jak to się mówi. Wiecie o co chodzi, po prostu nie mogę. Co to się stało? Co to jest? A, tu już mamy zebraną tą tarczę. Taki cień zebranej tarczy, tak jak w tym Więźniu Azkabanu. O Jezu, co ja tutaj odkryłem? Tak więc, moi drodzy, niestety, ale... nie mogę wam za bardzo pokazać tych zadanek, dlatego że w momencie, kiedy wczytuję mój save, gdzie już mieliśmy let's play tutaj zakończony, gdzie mamy 70%, to ciągle wywala mnie do tego momentu, gdzie Dumbledore każe nam iść do wielkiej sali, żeby tam było przyznawanie pucharów. Tak więc w tym wypadku... Więc co ja teraz mam zamiar zrobić? Zrobię sobie teraz coś takiego, że ja tutaj się z wami pożegnam już oficjalnie z tą gierką. To był w ogóle ostatni Harry Potter w tym oto roku, czyli w roku 2020, więc od przyszłego roku 2021 ruszamy z trylogią Komnaty Tajemnic, czyli będzie Komnata Tajemnic na PC-ta, PS2 oraz PS1, tak jak to było z Kamieniem. I być może jeszcze w przyszłym roku ruszymy z Więźniem Azkabanu dwoma wersjami i potem skupiamy się tylko i wyłącznie na pojedynczych już wersjach, czyli będziemy robili jedną wersję Czary Ognia, jedną wersję Księcia Półkrwi, jedną wersję Insygnii Śmierci, jedną wersję jeszcze czegoś innego, tak więc będziemy mieli co robić. Jeszcze jedną wersję Zakon Feniksa i być może zrobimy, nie wiem, grę pod nazwą Harry Potter i Mistrzostwa w Quidditchu, bo to też planuję zrobić. Tak więc teraz w ramach tego, że niestety gra mi tutaj odmawia posłuszeństwa, nie chcę, żebym wam pokazał te zadanka, to wkleję wam klip z jakiegoś zagranicznego let's playa, ewentualnie walkthrough'a i zobaczycie na czym to mniej więcej polega. Ewentualnie jeżeli nie z jakiegoś zagranicznego, to pozwolę sobie wkleić
fragment też Let's Playa u Sebulby 2000. Dam oczywiście również link w opisie, jeżeli się zdecyduje na to. I cóż, mam nadzieję, że ta seria wam przypadła do gustu, że się wam podobała, że w sposób ciekawy, informatywny była ona prowadzona, bo starałem się jak najwięcej przekazać. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebook oraz Discord. Linki są pozostawiane w opisie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Elo!